Cześć! W dzisiejszym odcinku przygotowałem dla was najlepsze i najbardziej zwariowane rage'e dzieciaków w Fortnite, bo wiem, że jest to wasza ulubiona seria. Dlatego zapraszam was do oglądania i wzięcia udziału w konkursie na 1000 V-dolców. Wystarczy, że zostawisz suba dzwoneczkiem, lajka, pod tym filmem napiszesz w komentarzu słowa subik już jest i zaobserwujesz mnie na Instagramie, bo tam pojawią się wyniki konkursów na Instastory, link w opisie. Nie zapominaj także o wpisaniu najlepszego kodu na świecie, wpisz kod MASNO w sklepie Fortnite. Jedziemy z tym śledziem. Oj, powiem wam, że na samym starcie pokażę wam chyba najbardziej pokręconego dzieciaka ever. Wcześniej pokazywałem wam tańce w jego wykonaniu, ale teraz przeszedł on samego siebie, co w jego wypadku nie jest takie proste. Ten puszysty chłopiec nie potrafił przejść popularnego Death Runa w Fortnite, co wywołało u niego potężną eksplozję złości. Zaczął miotać różnymi przedmiotami, zrobił dziurę w moskiterze, a potem nawet prawie rozbił swój własny telewizor. Szkoda, że jeszcze koszulki nie zdjął, bo wtedy to już byłby komplecik. Powiem wam, że niezły wariat z tego dzieciaka. Widać, bardzo łatwo się denerwuje, co nie jest raczej dobrą cechą. Sam już nie wiem, co o nim myśleć. Czy waszym zdaniem powinien on wrzucać takie rzeczy do internetu? Napiszcie to koniecznie w komentarzu, a my lecimy do punktu drugiego. Tym razem mam dla was prawdziwą perełkę, lecz na początku mam do was małe pytanko. Czy kiedykolwiek krzyczeliście po przegranej gierce w Fortnite tak jak ten chłopak? Nie dość, że drze się na pół miasta, to jeszcze używa obraźliwych słów, których nie mogłem wam nawet przetłumaczyć. Nie mam pojęcia, skąd w ludziach bierze się aż tyle agresji do Fortnite. Nie wiem, ile on ma dokładnie lat, ale na pewno nie powinien tak się zachowywać i traktować przegraną grę, tak jakby całe jego życie legło w gruzach. Przecież jeszcze nie jedną gierkę w Fortnite przegra i jeżeli po każdej porażce on tak krzyczy, to za jakiś czas zedrze sobie tak gardło, że nie będzie mógł nic powiedzieć. Niektórym puszczają nerwy i potrafią zareagować naprawdę agresywnie. Tak było w przypadku dzieciaka, którego za chwilę zobaczycie. Przegrał w Fortnite i ze złości uderzył ręką w telewizor. Nie spodziewał się jednak, że ma tyle siły i uderzył na tyle mocno, że stłukł mu się całkowicie cały ekran. Nie mogę wam niestety przetłumaczyć tego, co mówi, ponieważ znowu padają tam brzydkie słowa. Jego znajomy i on sam jest mocno zdziwiony z tego, co się przed chwilą stało. I kolejny telewizor do wyrzucenia. Ciekawi mnie, ile telewizorów było zniszczonych podczas gry w Fortnite. Pamiętajcie, że nasz cel to 280 tysięcy subów, także jeżeli oczywiście jeszcze mnie nie subskrybujesz, to naciśnij ten czerwony przycisk na dole i zostaw suba. Dzięki! Nie wiem jak was, ale mnie te dzieciaki zaskakują coraz bardziej. Dlaczego? Na przykład dzieciak, którego już za chwilkę zobaczycie, tak mocno wkurzył się na Fortnite, że postanowił wyjść ze swoim padem na ulicę i rzucić nim jak najdalej potrafi. Może to jakaś nowa dyscyplina sportowa? Rzut padem? Niektóre dzieci są naprawdę bardzo dziwne. Ja wiem, że lubicie oglądać te rage'e, tylko mam nadzieję, że nie bierzecie przykładów z tych dzieciaków. No bo na przykład ten chłopaczek jeszcze nie przegrał gierki w Fortnite, a już krzyczy i się wkurza na swojego kumpla, który stoi za kamerą. Kamerzysta próbuje go uspokoić i dawać mu dobre rady, jednak to kończy się jeszcze głośniejszym krzykiem. Take the pump! It was a blue pump! Shut up! Ah, you're so annoying! Shut up!
ale kiedy już przegrał, to wtedy dopiero wpadł w szał. Ja nie wiem, co ci ludzie mają w głowach i dlaczego nie szkoda im niszczyć tego sprzętu. Jestem w stanie się założyć, że pewnie każdy z was przygarnąłby jakiegoś padzika albo telewizorek. Oczywiście muszę wspomnieć dla bezpieczeństwa, że film nie ma na celu wyśmiewania przedstawionych osób. Dziękuję, że obejrzałeś ten odcinek. Przypominam jeszcze o subiku, dzwoneczkiem, łapce w górę oraz żebyś zaobserwował mnie na Instagramie i obejrzał moje poprzednie filmy. Miłego dnia, cześć! Robisz foty na Instagram.